normalne dzieciństwo jest bardzo trudno określić, no bo jednak co to jest normalne dzieciństwo? Różni ludzie mają różne rzeczy, co muszą robić. Czasami są bardzo biedni, muszą bardzo pracować, żeby cokolwiek dostać, żeby mieć jedzenie na stole. Niektórzy są bogaci i nic nie muszą robić, tylko się uczą, żeby jak najlepsze oceny mieć. Ja to miałem fortepian i tym się cieszyłem i to było naprawdę, naprawdę i jest w dalszym ciągu dużą częścią mojego życia. I mi sprawia to po prostu ogromną przyjemność, więc to nie jest tak, że czuję się okradziony, czy że brakuje mi dzieciństwa. Sądzę, że mam bardzo dobre życie i nie wyobrażam sobie, że w wieku 17 lat inaczej bym tyle świata już widział i tyle rzeczy o świecie już się nauczył. Sądzę, że zawsze można się czegoś nauczyć nowego w życiu i w muzyce. Chyba też właśnie to kocham o muzyce, że nie ma jakiegoś ideału, że nie można zagrać coś perfekt. Za każdym razem coś jest nowego, coś jest inaczej, coś nie wyjdzie, coś wyjdzie, coś... Zawsze jest coś, że jest lepiej albo gorzej i to jest właśnie ciekawe to w muzyce i to jest to, co mnie interesuje w muzyce właśnie, że to za każdym razem będzie inaczej, że mogę właśnie się rozwijać w ten sposób i nawet jeśli coś ruszę, jakiś utwór, co grałem przedtem i ruszę go jeszcze raz, zupełnie inną wizję mogę mieć do niego, nie musi to być tak samo. Więc dlatego bardzo lubię muzykę i sądzę, że tak samo jak w życiu będę się rozwijał ciągle i nie sądzę, że jest jakiś kierunek, tylko do góry. Bardzo trudno powiedzieć, jak można sobie radzić z takim kompozytorem właśnie trudnym, może tak jak Beethoven, który naprawdę po pierwsze pisał, jak był starszy, jak miał dużo problemów, jak nie słyszał już. To bardzo trudno powiedzieć w moim wieku, 17 lat. I nie wiem, czy to robię nawet dobrze, ale trzeba się starać, bo niektórych przeżyć z tych nie będę miał, bo mam nadzieję, że nie będę miał. I sądzę, że po prostu trzeba się cieszyć tym, co się ma. I to nie chodzi o muzykę, żeby zagrać tak, jakby to Beethoven zagrał, tylko żeby to widzieć i pokazać, jak pięknie jest napisane przez Beethovena na przykład, czy przez Chopina. Ktokolwiek to napisał, naprawdę napisał to przepięknie, ten utwór powiedzmy, i to trzeba pokazać. Nie to, jak dobrze można zagrać, czy jak można zagrać dokładnie tak jak Beethoven, to chodzi o to, żeby pokazać, jak to było skomponowane w tym momencie i oczywiście wizja będzie własna, nie będzie już Beethovena, no bo to jednak to jest część muzyki właśnie, żeby dodać to od siebie coś. Zdarza się czasami jakiś dramat, powiedzmy, i była struna, która była zupełnie rozstrojona. Jak wszedłem na scenę, zagrałem pierwszy akord, to od razu wiedziałem, że jest zupełnie rozstrojona. Pan stroiciel przeszedł, zobaczył strunę, próbował coś tam zrobić i pękła. No i jednak to jest trudna sytuacja, bo to już jest dzień koncertu. Jak się włoży nową strunę, to zupełnie może to będzie strojenie zupełnie szło w różnym kierunku i to nie jest dobrze, więc jednak staraliśmy się, zagrałem na Yamaha część próby, a potem wróciło. I wrócił ten Steinway i jakoś sobie poradziłem, jednak ta nuta była rozstrojona, ale coś tam się robi, to nie jest taki wielki problem, to jest, robi właśnie moje rzeczy ciekawsze. Czasami jest jednak trudno się zmieścić pod fortepianem, bo fortepiany nie są koniecznie zrobione dla mnie właśnie, z moimi długimi nogami zwłaszcza. I to jest czasami problem, ale jakoś sobie tam trzeba radzić i do tej pory nie miałem sytuacji, że się zupełnie nie zmieściłem, ale ciekawe, bo jak się pójdzie do starszego fortepianu, na przykład do Erarda z Instytutu Friedricha Chopina, to nie można, naprawdę już nie mogę się zmieścić, absolutnie nie ma mowy, żebym zmieścił nogi pod fortepian.